Konfrontacje. Dzień dobry, witam Państwa i przedstawiam moich dzisiejszych gości. Elżbieta Stępień z Nowoczesnej. Witam serdecznie. Piotr Borys, Platforma witam. Obywatelska. Radosław Pobol, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. I Tymoteusz Myrda, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. Drodzy Państwo, w sobotę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zgromadzeniach. Zgodnie z nowym prawem raz wydana decyzja pozwoli na organizowanie cyklicznych manifestacji nawet przez okres 3 lat. Trybunał Konstytucyjny w czwartek także wypowiedział się w tej kwestii na prośbę, na wniosek prezydenta Dudy. Jak Państwo sądzicie, czy to jest zapis konstytucyjny, czy nie? Bo wielu konstytucjonalistów ma zupełnie odrębne zdanie. Tymoteusz Myrda. Przeglądałem poprawki naniesione do ustawy przez Sejm i tak troszeczkę nie za bardzo rozumiem intencje tego zapisu, dlatego że dotychczas nie było problemu chyba z organizowaniem jakichkolwiek zgromadzeń, nawet jeżeli one się odbywały cyklicznie raz do roku, czy tam nie wiem, 2-3 razy do roku, bo przepis mówi, że jeżeli ktoś organizuje co najmniej 4 razy do roku od jakiegoś czasu imprezy, nawet jeżeli jej nie zgłaszał, bo to jest zaskakujące, nawet gdyby jej nie zgłaszał, to ma prawo wystąpić o decyzję do wojewody. I to też jest dla mnie zaskoczenie, bo nie do wójta, gminy, do burmistrza, ale wojewodowie będą decydować, na terenie własnych informując miast, tylko gminę o fakcie, że taką decyzję została wydana, no i można organizować. Na pewno narusza to w mojej ocenie zapisu konstytucji dotyczące równości obywateli oraz wolności zgromadzenia się, dlatego że inne przepisy doprecyzowują pewną kwestię, jak tego typu, że te zgromadzenia cykliczne, które teraz się nazywać będzie, będą miały pierwszeństwo przed każdą inną imprezą organizowaną w tym samym czasie, w tym miejscu, tak? A drugi przepis mówiący o tym, że dwie imprezy obok siebie mają mieć co najmniej 100 metrów odległości. I tutaj z nami też takie nieporozumienie, bo te 100 metrów ma być liczone od kogo? Od wnioskodawcy czy od ostatniej osoby, która bierze udział w pochodzie w cudzysłowie? Więc takie te przepisy też zaskakujące dla mnie na początek i niezrozumiałe. Próbowałem znaleźć samą intencję i myśl pomysłodawców, a wśród pomysłodawców był także... Udało się panu? No właśnie, wniosek jest bardzo skromny, można powiedzieć, że lakoniczny, wręcz przepisuje tylko pomysły, które są zawarte w nowelizacji ustawy, więc nie ma intencji pomysłodawców, a jeden z pomysłodawców jest nasz lokalny poseł Wojciech Zubowski, więc szkoda, że się go nie ma, bo moglibyśmy go zapytać o zdanie. Może by nam powiedział. Nie zrozumiałe są intencje. Intencja jest bardzo prosta. Intencja jest na ulicy Nowogrodzkiej. To jest intencja bezpośrednio prezesa i zarządu PiS-u. Ta propozycja gwałci dwie podstawowe zasady. Po pierwsze zasadę wolności zgromadzeń i zasadę równości. Przecież to jest święte prawo każdego obywatela, każdej organizacji, aby móc protestować na równych prawach. Dzisiaj tak naprawdę odbiera się kompetencje wójtom, burmistrzom, prezydentom, którzy przecież przez te dziesiątki lat, kiedy ta ustawa obowiązywała, mimo tego, że czasami były 2-3 manifestacje, ja sam byłem organizatorem manifestacji rok temu, największej manifestacji od 1956 roku w Polsce, gdzie ponad 270 tysięcy osób wzięło udział 7 maja w Wielkim Marszu i wiem, że mimo 4 różnych organizowanych manifestacji można było to wszystko pogodzić w rozmowach z prezydentem miasta Warszawy, z policją, ze wszystkimi innymi pozostałymi organizatorami, a nawet 2 z tych organizacji były do siebie antagonistycznie nastawione. Wszystko jest możliwe i ten zwyczaj i dobre relacje funkcjonowały. Natomiast intencja jest bardzo prosta, żeby dać pierwszeństwo miesięcznicy smoleńskiej, kościołom, grupom wyznaniowym. Uważamy, że tak naprawdę po tym, kiedy PiS będzie odsunięty od władzy, miejmy nadzieję, że po dzisiejszym sondażu, gdzie Platforma Obywatelska ma już 27% i niemalże zrównała się po tej szarży nieudanej PiS-u w Brukseli, że Polacy to zrozumieją. PiS przestaje być teflonowy i myślę, że wspólnie z całą opozycją po wyborach zmienimy tę ustawę po to, żeby każdy obywatel, każda organizacja była na równych prawach, aby to nie wojewoda decydował o tym, czy ktoś ma prawo organizować imprezę, tylko tak jak do tej pory ma to miejsce, burmistrz, prezydent czy wójt. Uważam, że te przepisy były równe. One po prostu pogwałciły dwie najważniejsze zasady, które są wpisane do konstytucji. No ale Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się tutaj żadnych. Ja pozwolę się nie zgodzić tutaj z uchybień, moim... chociaż 4 sędziów miało odrębne stanowisko. Tak, tak. Pozwolę się nie zgodzić z moim przedmówcą, który właśnie mówi na temat tej niekonstytucyjności, bo ja przypomnę, co rok temu
koledzy z Platformy Obywatelskiej mówili, że wyroki Trybunału są ostateczne, że to nieważny jest skład Trybunału, tylko że Trybunał to jest no, niemalże instytucja święta, a tutaj widzę, że są bardzo ostro atakowany jest Trybunał. Dlatego kwestia zastanowienia się, czy ten Trybunał ma być w takiej formie, czy ma być zlikwidowany. Jest wiele krajów w Unii Europejskiej, w którym Trybunału Konstytucyjnego nie ma. Czyli pan wracając... sugerujecie, że jednak demontaż Trybunału Konstytucyjnego... Trybunał tak, jest tak, nierozerwalnie z nią związany. Tak, jak najbardziej, oczywiście. No, Trybunał jest wpisany w Konstytucję, są zapisy, jest w ogóle rozdział w Konstytucji na temat Trybunału. Ale wracając do meritum, jeżeli chodzi o tą ustawę od zgromadzeń, tutaj prezydent na pewne rzeczy zwrócił uwagę i to prezydent nie podpisał tej ustawy, tylko zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego. No i Trybunał akurat spowodował to, że prezydent tą ustawę podpisał. Ja bym poczekał. Ustawa... Prezydent się naraził władzą partii, jak pan uważa? Ciężko mi powiedzieć, wyłamując czy się naraził. Się ja myślę, że to nie chodzi o wyłamanie się. Miał pewne zastrzeżenia, jest prezydentem, miał takie prawo, zgłosił swoje zastrzeżenia, czyli do Trybunału przed podpisaniem ustawy. Trybunał orzekł w piątek, że ustawa jest zgodna z konstytucją. Zostało to opublikowane, ustawa została podpisana, wchodzi w życie w ciągu 2 tygodni, czyli od 1 marca. Zobaczymy, jak to będzie. Ja się nie zgodzę z tym też, że ustawa dotyczy tylko i wyłącznie uroczystości miesięcznicy smoleńskiej. No, już została ochrzczona. Jak należy? Mówi się o tym, że ta ustawa to miesięcznica plus. Ale ja powiem tak, ja widziałem, nie byłem osobiście na żadnej miesięcznicy w Warszawie, ale widziałem to zachowanie tych różnych osób, które manifestują i faktycznie, jak to 100 metrów dalej, jakby był zrobiony kontrmanifestacja, każdy może się wypowiedzieć w tym temacie, ale Po co tak blisko te manifestacje mają blisko siebie i policja ma kłopot i ludzie potem mają kłopot z oglądaniem tych wszystkich gorszących scen. Ale myślę, że intencją tej ustawy był też marsz niepodległości, bo ja przypomnę, że w listopadzie pani prezydent Gronkiewicz-Waltz aż 17 marszów czy happeningów zorganizowała w tym samym czasie i to było olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, żeby ten Marsz Niepodległości mógł być prowadzony. Ale wolność zgromadzeń to także możliwość ale nikt prowadzenia nie odbiera. Oczywiście, publicznej ale... debaty, a jeżeli dwie nastawione do siebie konfrontacyjnie manifestacje rozdzielimy i ustawimy je w dosyć dużej odległości, metrów, odbieramy jest... im prawo do ale prowadzenia tej publicznej debaty. Absolutnie nie. Panie redaktorze, ja się z tym nie zgadzam, bo debata będzie prowadzona 100 metrów, to wydaje mi się, to jest taki bufor bezpieczeństwa, to chociażby po to, żeby, nie wiem, nie obrzucać się już wyzwiskami albo nawet, nie wiem, jajkami, jak to ostatnio miało miejsce. Dlatego wydaje no, mi się... No, może są mistrzowie żółtu, którzy na setkę potrafią. I niczego się nie obawiamy. Elżbieta Stępień. Bardzo proszę. Pytanie czego? Właśnie, czego się boicie? Ale bo ja przecież nie... tak naprawdę to funkcjonowało i tutaj już panowie wcześniej powiedzieli o wolności zgromadzeń, o równości. To zostało powiedziane. I teraz zmieniacie państwo, zmieniacie jakby miejsce podejmowania decyzji. Pytanie, dlaczego wojewoda? Dlaczego nie zostawić tak jak dotychczas samorządom? Chodzi o centralizację, bo wojewoda jest bliżej państwa, a samorządy nie są w tej chwili zdyscyplinowane na tyle, że nie możecie nimi sterować. Czy to o to chodzi? Bo ja nie widzę w tym jakiegoś związku, w którym to wojewoda powinien podejmować tą decyzję. To po pierwsze. Po drugie, w samej kwestii składu orzekającego. Proszę zwrócić uwagę. Po pierwsze, z wnioskiem wyszedł pan minister Ziobro, żeby wyłączyć ze składu orzekającego 3 osoby. Kolejna jedna osoba została przez panią Przyłębską na urlop przymuszona. Kolejne osoby został powstrzymany. Skład naprawdę pozostawia wiele do życzenia. I w tym momencie ja mam tylko nadzieję, że nasze sądy będą na tyle rozsądne, że nie pozwolą sobie na to, aby podejmować wyroki w stosunku do wyroku, który nie jest wyrokiem konstytucyjnym, bo trzeba nazwać to po imieniu, ten wyrok nie jest wyrokiem konstytucyjnym. I wprowadzacie tylko chaos w taki sposób, nic więcej. To nie daje tutaj płaszczyzny do porozumienia,
to nie daje płaszczyzny do debaty, tylko to chodzi o to, żeby sobie buforować wokół siebie miejsce, w którym spotykacie się i żeby wam nikt nie zagrażał. Ja powiem jeszcze dalej. Użyję ulubionego słowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tego prawa nie ma. Non est, nie istnieje. Dlatego, że to, co zrobiła pani prezes, w cudzysłowie prezes Przyłębska, to jest przykład tak naprawdę państwa PiS. Każdy, kto oglądał konferencję pani Przyłębskiej i pana profesora Muszyńskiego, to są Misiewicze Trybunału. To są Misiewicze Trybunału. Jak można na wniosek pana Ziobro wykluczyć ze składu w orzekaniu tej ustawy trzech sędziów, czwartego wysłać na urlop, nie dopuścić do tego, aby wyrok był podejmowany transparentnie, bo kamery zostały tak naprawdę wyproszone. I mamy do czynienia z konferencją prasową pana sędziego Muszyńskiego, który zataił swoją obecność w współpracy w służbach w latach 90. Mąż pani Przyłębskiej okazał się prawdopodobnie agentem o pseudonimie Wolfgang, pan ambasador w Berlinie. I ten skład dzisiaj orzeka. Znaczy, to było marzenie PiS-u, aby zdewastować Trybunał Konstytucyjny. Dlatego w naszej ocenie opozycji, ale także byłego prezesa Trybunału, pana profesora Zolla, pana profesora Rzepińskiego, ten wyrok po prostu nie istnieje. I moje pytanie zwraca się jeszcze do innej rzeczy. Gdzie był tak naprawdę pan prezydent Duda, kiedy wprowadzano niekonstytucyjne zapisy dotyczące służb, podsłuchów, dewastacji służby cywilnej, kwestii związanych tak naprawdę z reformą edukacji, tak naprawdę w ostatnim składzie pan prezydent zawetował trochę pod publikę tą ustawę, a Trybunał PiS-owski powiedział, gdzie jest w szeregu miejsce pana prezydenta. To wszystko wygląda na farsę i tak naprawdę, kiedy słuchamy i oglądamy tego wszystkiego, co zrobiliście z Trybunałem Konstytucyjnym, to naprawdę to jest dewastacja demokracji i nie dziwię się Polakom, że w sondażach dzisiaj już stawiają na opozycję, i że tak naprawdę to, co było waszą domeną, teflonowy PiS powoli się kończy, bo jest pewna granica zachowań, na które Polacy po prostu sobie nie pozwolą. Ja chciałem jeszcze uzupełnić. Ja odpowiem na te parę pytań. Tak, dołączę się do pytania pani poseł, dlaczego wojewoda? Dlaczego wojewoda ma być decydentem w tym, co się będzie działo w mieście, które przecież ma swojego gospodarza? Znaczy tak, jeżeli chodzi o wojewodę, to też nie wiem akurat dlaczego wojewoda, ale z drugiej strony popatrzmy na to w ten sposób. Czemu odbieramy... Bo wojewoda nie odmówi. Bo wojewoda jest bezpośrednio z państwa nadania. Nie, to nie jest też tak. Prezydent też nie odmówi. No to jest tak, jak są prezydenci w dużych miastach, oni też są z nominacji najczęściej partyjnej, są zakładnikami różnego rodzaju układów, tak jak chociażby w Sejmiku Dolnośląskim, to nie jest prezydent, ale jest marszałek, który jest też zakładnikiem różnych koterii, które gdzieś funkcjonują. Wracając do pytania, jeżeli chodzi wojewoda. Zarówno wojewoda ma swoje kompetencje, jak i prezydent. Jeżeli tu wojewoda będzie decydował, no to też nie można... To po co była ta zmiana w takim razie? Nie można odmówić kompetencji wojewody, bo jeżeli... Czy tak, pani Gronkiewicz-Walcz, jeżeli wydaje zgodę na manifestację, to jest dobrze, a wojewoda mazowiecki, to akurat będzie złe. Uważam, że akurat to nie ma większego znaczenia, czy to jest wojewoda, czy prezydent, wójt, burmistrz. No zobaczymy. Ja myślę tak, poczekajmy do 1 marca, do 1 kwietnia, bo ustawa wchodzi w ciągu 2 tygodni. A co by pan powiedział przedstawicielom OBWE, którzy jeszcze momencik, panie redaktorze, jeszcze momencik, ja chciałem się odnieść tutaj do tego, co tutaj pan Piotr, dyrektor z Platformy Obywatelskiej powiedział odnośnie Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, rok temu osoby z Platformy Obywatelskiej broniły Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji. Profesor Rzepliński chodził po mediach i zachowywał się jak polityk. W tej wypowiedzi tutaj pana Piotra widzę w ogóle pomieszanie z poplątaniem, bo co ma do czynienia mąż pani prezes z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego? Dlatego uważam, że to po prostu jest... Wizerunek, ale to wizerunek tak naprawdę, to państwo teraz niszczą wizerunek Trybunału. On, wcześniej profesor Rzepliński ten wizerunek nadwyrężył dosyć mocno, a teraz państwo bezpardonowo atakują Trybunał Konstytucyjny, to też tak naprawdę ten wizerunek nie poprawiacie, tylko go pogarszacie. Dlatego to tak, też... ale sekundkę, znaczy, jeżeli tak naprawdę Komisja Europejska
Komisja Wenecka, instytucje zewnętrzne, instytucje polskie, Krajowa Rada Sądownictwa wskazuje na to, że nie można gwałcić tak naprawdę Trybunału Konstytucyjnego, który jest gwarantem praw i wolności wszystkich Polaków i stoi na straży jakby instytucji demokratycznej, jako najważniejsza tak naprawdę instytucja. Nie po to Amerykanie wymusili w Niemczech po wojnie, w Niemczech Zachodnich taką instytucję, aby właśnie więcej nie doszło do takich patologii, które zdarzyły się w latach 30. Powoływanie sędzia Trybunału Konstytucyjnego przez półtora roku blokującego wybór. Ale ja porozmawiajmy bardzo bardzo odbiegamy od tematu. Dokończę tylko jedno zdanie i powrócę tylko ostatnie zdanie. Ja wiem, że nie jest to wina tutaj kolegi radnego, bo musi bronić jakby swoich kolegów i decyzje w Sejmie. I powrócę na sekundkę do tych rozwiązań. Dlaczego to nie powinien być wojewoda? Otóż jeżeli prezydent, wójt czy burmistrz wydaje określoną decyzję o zgromadzeniach, często w tym samym czasie, w podobnych miejscach, on najlepiej zna miasto. On najlepiej wie, jak pokierować ruchem, jak zaproponować alternatywny przebieg. Nie może nigdy odmówić. To są bardzo wyjątkowe sytuacje, które miały miejsce, od których są odwołania. I dlatego to właśnie prezydent powinien być tą stroną, która, a nie wojewoda, który centralizuje, któremu to jest, nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bo to jest naprawdę ogromna odpowiedzialność za to, co może się wydarzyć z poszczególnymi manifestami. Chcę zwrócić Państwu uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. I dlatego ostatnie zdanie. PiS zmierza, to jest jakby kompletna centralizacja i dlatego... Się z tym absolutnie nie zgadzam. I dlatego decyzja... Odwocem odnośnie tego... Panowie, ale ja bym chciał, żebyśmy wrócili do meritum. Przepraszam, wróćmy do meritum, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto byłoby wspomnieć. Mianowicie taka, że konstytucja nie stanowi żadnych wyjątków. Wolność do zgromadzeń jest równa dla wszystkich obywateli. Natomiast ta ustawa wyłącza kościoły i związki wyznaniowe, a także instytucje publiczne, wyłącza spod tego zakazu, który dotyczy wszystkich innych, organizowania kontrmanifestacji. Czyli dzieli społeczeństwo na równych i bardziej równiejszych. I to jest kontrowersyjny zapis bardzo, o czym mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, a także przedstawiciele OBWE. Dlatego mówię, poczekajmy, ta ustawa zacznie obowiązywać za niespełna 2 tygodnie, zobaczymy, jak ona będzie się sprawdzała. Zawsze można, tak naprawdę żadna manifestacja jeszcze się pod nową ustawą nie odbyła, dlatego zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ona zacznie obowiązywać od 1 kwietnia, także poczekajmy, zobaczymy, jak ta ustawa będzie obowiązywała. Zawsze można zmobilizować. Data dosyć niefortunna. Niefortunna, ale tak to wygląda, bo to 14 dni od momentu podpisania. Poczekajmy, jak ta ustawa będzie wyglądała. Ja też zaznaczę jedną rzecz dosyć istotną, że do tej pory czynnik czasowy decydował o tym, że manifestacje się odbywały, czyli wnioskodawca składał wniosek do prezydenta, burmistrza, wójta i on, kto pierwszy, ten lepszy. No teraz akurat, jeżeli będzie to zgłaszane, to będzie można zastanowić się, tutaj będzie możliwość zastanowienia się, czy faktycznie ta kontrmanifestacja musi się odbywać w tym samym miejscu, czy może się odbyć te kilkadziesiąt czy kilkaset metrów dalej. Ja bym się nie zgodził, bo tutaj przez wiele lat funkcjonowało kto pierwszy, ten lepszy, tak brutalnie pospolicie mówiąc. Niemniej jednak to nigdy nie tworzyło jakichś problemów, tym bardziej, że okres był wskazany, minimum 30 dni, najpóźniej na 6 dni przed samą manifestacją trzeba było złożyć wniosek. I decydowała data, a nawet godzina wpływu, jeżeli było kilku konkurencyjnych organizatorów. Niemniej jednak tutaj wyłącza się pewną grupę organizacji, które jeżeli zgłoszą imprezę cykliczną na najbliższe 3 lata, to już nie ma tak naprawdę merytorycznego rozpatrzenia, bo oni są pierwsi w cudzysłowie w tym miejscu i nikt więcej już nie złoży i nie spowoduje powstania żadnej manifestacji, pochodu czy też organizacji. Inne pytanie, dlaczego to jest 3 lata? Czy to czasem nie ma związku, ja tak rozumiem, z długością trwania kadencji parlamentarnej, żeby w razie zmiany władzy jeszcze na przykład organizując takie, występując o zgodę rok przed wyborami, kolejne 2 lata. Znaczy, tutaj bym się nie zastanawiał akurat 3 lata czy 5, natomiast jest inna rzecz. Te przepisy są po prostu niedoprecyzowane, bo co za 3 lata ma być? Na ile przed upływem trzeciego roku trzeba złożyć wniosek o przedłużenie imprezy cyklicznej? To nie zostało regulowane w ustawie. W związku z powyższym, tydzień po jest ok, czy jeżeli ja złożę tydzień przed upływem 3-letniego okresu jako konkurencyjny organizator, zgłoszę, że chcę zorganizować imprezę, to mam prawo być rozpatrzony merytorycznie. Tego w ogóle nie zobaczę w ustawie. Elżbieta, wstępnie, ostatnie zdanie. Pani jest kobieta dzisiaj w mniejszości. Bardzo proszę. Dodam przede wszystkim to, że mamy do czynienia z uprzywilejowaniem.
To jest po pierwsze. Po drugie, mamy do czynienia z niegospodarnością w zakresie organizacyjnym. Bo proszę zwrócić uwagę, jakie kompetencje ma pan wojewoda do organizacji w małej miejscowości zgromadzenia. I teraz do kogo? Przecież musi się zwrócić. Absorbuje wiele innych osób. Dlatego ten poprzedni pomysł, który dawał włodarzowi decyzyjność w tym zakresie, dokładnie obarczał dodatkowe osoby zaangażowania się w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań i tutaj tak naprawdę nie chodzi o zdrowy rozsądek, o tańsze, lepsze państwo, tylko chodzi o centralizację i to, aby było to pod kontrolą i wszelkie decyzje, żeby były podejmowane. Bo dzisiaj co ja mogę powiedzieć? Dzisiaj mogę powiedzieć, że w Polsce mamy jedno strategiczne miejsce. Tym strategicznym miejscem jest ulica Nowogrodzka. Bardzo dziękuję. Ostatnie to było zdanie naszej dyskusji. Wracamy po przerwie.